Przyszedłem po twoją krew. Chcesz mojej krwi? To walcz ze mną i spróbuj jej utoczyć. Spokojnie, wasza wysokość. Potrzebuję tylko odrobinę. Kim ty w ogóle jesteś? Kimś, kto trzyma miecz przy twojej szyi, wasza wysokość. Witam was wszystkich serdecznie w 24 odcinku Wiedźmina 2, Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Z tej strony Man from the Moon, czyli Człowiek z Księżyca. W dzisiejszym odcinku zamkniemy pierwszą część misji, gdzie jest Triss Merigold. W zasadzie tylko chodzi o zaczepięcie rozmowy z Filipą Eichardt i potem się rozpocznie z automatu misja Królewska Krew. Swoją drogą, Królewska Krew jest jedną z najbardziej przegadanych misji w całym Wiedźminie, że praktycznie polega tylko na wysłuchiwaniu ludzi i na... Och, ta cała figurka, to tutaj widzicie, to jest coś. Chciałeś o czymś porozmawiać? Mam chustę Triss. Dowiedziałeś się czegoś? Była tutaj. Leto zmusił ją do teleportacji. Dlaczego? Jest kilka prostszych sposobów podróżowania. Dwóch kompanów Leto, prawdopodobnie odpowiedzialnych za śmierć Demavenda, ukrywało się wśród Skojatel. Gdy we Flotsam wyszło na jaw, że królobójca chce się pozbyć Jorveta, ten kazał ich sprzątnąć. Leto musiał dotrzeć do komanda przed elfimi posłańcami. Jedynym sposobem była teleportacja. Rozumiem. Triss chciała się przenieść do mnie, ale nie trafiła. Wylądowali w wąwozach. Co dalej? Leto zostawił ją ranną w wąwozie. Pewnie myślał, że urozmaici trollowy jadłospis. Sam poszedł do elfów. Wspólnie z kompanami wycięli komando. Są gdzieś po drugiej stronie mgły. A Triss? Uciekła trollowi. Wszystko wskazuje na to, że jest gdzieś tutaj. Zapewniam cię, że nie ma jej w Vergen. Musi być gdzieś w okolicy. Namierz ją. Spróbuję. To zajmie mi trochę czasu. Dowiedziałeś się czegoś jeszcze? No właśnie. Czy powiedzieć, czy nie? Wtedy chyba powiedziałem. Sheila kazała zabić Leto i Triss. Nie wierzę. Spotkałem najemników, którym wydała rozkaz zabicia Leto i wszystkich, których przy nim znajdą. Miała na myśli królobójców. Jesteś pewien, że wiedziała o Triss? A ty jesteś pewna, Sheila? Między nią a Triss coś było. Zwykłe nieporozumienie. Być może. Znajdźmy Triss, a wszystko się wyjaśni. Potrzebuję trochę czasu. Co tam się dzieje? Sprawdźmy. No i przechodzimy do misji Królewska Krew. Co się dzieje? Syna, króla Demavenda chłopi na widły chcą brać. Dlaczego? Służący smokobójczyni rozpuszcza wieści, że to Stannis otruł Saskię. Chłopstwo się burzy. Sami chcą wymierzyć sprawiedliwość. Gdzie książę? Zabarykadował się w swojej komnacie. Szlachta trzyma straż. Na razie chłopi czują respekt, ale gorączka coraz większa. Tylko patrzeć, jak dojdzie do walki. Wesprzyjcie nas, bo sprawa jest poważna. Biegnę zawiadomić resztę szlachty. Psy zaczęły warczeć na koty. Koty prychają na psy. Szlachcic, chłopa... Daruj sobie zwierzęce porównania i zajmij się tym. A ja spróbuję namierzyć Triss. I pamiętaj, jeśli księciu Stannisowi coś się stanie, potrzebujemy jego krwi. Pamiętam. No dobra, o, mamy przy okazji nowy poziom. Nawet nie wiedziałem. Może sobie go od razu wykorzystamy, żeby nie zapomnieć. Tak. O, dwa talenty mamy. Dobra, więc w takim razie... myślę, że warto byłoby coś tu z alchemii sobie zrobić. Żywotność to może... brzmienia petard i pułapek. Nad plus 30 to byłoby niezłe, bo jeśli byśmy komuś rzucili to petardę, i to byśmy mogli dużo lepiej atakować. Ja z petard korzystam, szczególnie z tej smoczej coś tam, już nie wiem jak to była nazwa, ale myślę, że to byłoby dobre. Więc korzystamy sobie z obrażeń, pułapek i petard. To jest jedno. A drugie... następny poziom. Tak, i odblokowuje grupowe czasy kończące. To się nam na pewno przyda. I zmutujemy to od razu, bo się da. A
A więc mutujemy do czegoś, coś chcieć jak w miarę takiego najlepszego. Mutagen efektów krytycznych. Spacja, mutuj, mutuj. No, także mamy bardzo fajnie tutaj. Szkoda, że tych pomniejszych nie da się mutować. A tym się zajmiemy później, bo myślę, że heliotrop jest bardzo fajny, ale kurde, mnie bardzo denerwuje, że kiedy się już ten heliotrop odpali i potem się kończy jego używanie, no to on jakby dalej działa. No tak, teraz nowy etap. Zadania królewska krew, tam się wcześniej nie skończyła Triss Merigold. To tak mignęło na chwilę, ale się skończyło. Znaczy skończyło, to potem będzie dalsza część. Teraz idziemy do chłopów i patrzamy i wysłuchamy, co mają do powiedzenia. I to tutaj. Chłopstwo gada, że to sprawka naszego księcia. Geralt! Dobrze, że jesteś. Chłopi gadają, że Stannis maczał paluchy w otruciu Saski. Chcą go zaszlachtować. Nikt nie pilnuje porządku? Skalen Burdon i jego krasnoludy próbują zapanować nad tłumem, ale jest ich za mało. Pokrzyczą, dadzą komuś wiapę i wrócą do chałup. Jak to chłopi? Dureń. To już nie chłopstwo. Mają w dupie orkę. Wychodzi na to, że tym razem pójdzie na ostro. Wysłuchajcie mnie! A ty do czego? Jestem Skalen Burdon. Pilnuję porządku w Vergen. No to żeś upilnował! Gdzieś był jak saskie truli! Dawaj to, księcia! Podsepy go! Stać! Jorvet! Wiewiórki! Kto chce wyjść z tego podwórza w całości, niech trzyma łapy z daleka od broni! Mi za jedno, chłopczy pan! Pozabijam wszystkich, jak będzie trzeba! Co tu się dzieje? Sługa ten, co wino roznosił na uczcie! Powiedział, że to książę i Olkan od truli saskie! Sprawiedliwości chcemy! Chcecie zemsty. To nie to samo. Nam za jedno! Saskia bez ducha leży! A książę truciciel i herbowe pany tylko czekają, by nas na pole zagnać i Henseltowi się sprzedać! Nie pozwolim! Urzesz, Kalten! Nikt tu się nie chce sprzedać! A winowajcę trzeba złapać i osądzić według prawa. Waszego prawa? I co mu zrobicie? Zapłaci grzywnę? Dostanie klapsa w żyć? My mu klapsa damy! Siekierą w gardło! Gdzie ten sługa? Bezpieczny. Skojateli już go pilnują. A czemu to książę siedzi w domu? Czemu się chowa, skoro niewinny? Dość! Pierwszemu, który sięgnie po broń, przestrzelę rękę. Potem polecę łby. Więcej nas! Nie dacie rady wszystkich! Ty będziesz pierwszy. A teraz cofnijcie się. Musimy działać szybko. Co zamierzasz? Postraszę ich trochę. Jak będzie trzeba, to upuszczę krwi. Dam ci czas, ale działaj szybko. Długo ich nie utrzymam. Wypytaj chłopów, szlachtę, porozmawiaj z krasnoludami. Może uda ci się dostać do Stannisa. Jeżeli jest winny, na pewno ułożył sobie wiarygodną bajkę. Będziesz wiedział, jak odcedzić ziarno od plew. Idź też do tego sługi, który nagle zaczął śpiewać. Ze wszystkimi nie zdążysz porozmawiać, to pewne. Dla ludzi najważniejsze jest... No dobra, czyli mamy porozmawiać z zgromadzonymi na placu. Masz mało czasu. Ale gadają. Możemy zamienić słowo? Czemu nie? Jestem Ogden, ludwisarz. Odlewam kubki, talerze, kielichy. Nie potrzebujesz może jakiegoś wiedźminie? Nie, dzięki. Zastawa w sali narad to twoje dzieło? Nie inaczej. Robiłem ją jeszcze za burmistrza Faraguta. Od tamtej pory każdy z moich kielichów lądował na kamieniach dziesiątki razy. I co? Nic! Bo są stalowe! Moje kielichy są niezniszczalne, odporne na złość władców i lewe ręce sługów. Kielich Saski był nowy. Bo zastawa to zastawa, a kielich Saski to kielich Saski. Za burmistrza Faraguta ojciec Saski nawet nie znał jej matki. Od kogo dostałeś zlecenie? No, kazali robić, to zrobiłem. Alem nie wiedział, że to dla naszej ślicznej przywódczyni. Panience tak się spodobał, że od tamtego czasu w ogóle nie używała żadnego innego. To miał być zwykły kielich? A gdzie tam? Cały w zdobieniach. Nawet od środka. Niepraktyczne to, bo taki kielich trudno domyć. Zawsze jakieś świństwo się uchowa. Inne kielichy nie miały zdobień od środka? Gdzie tam? Pewnie, że nie. Mogły być dwa takie same kielichy? W
Vergen nie ma lepszego rzemiochy ode mnie. Może ktoś próbował cię podrobić. Może i podrabiał, ale to nawet ślepy by odróżnił. No dobra, więc... Do zobaczenia w karczmie na piwie. Ognia z wodą nie połączy. Co książę zyskałby na śmierci dziewicy? Mogę ci powiedzieć, co stracił na życiu dziewicy. Władzę! Ej, Wiedźminie, pozwól mnie. Każde książydło lubi kuć intrygi i tyle. Ej, Wiedźminie, pozwól mnie. A ten co tu się tak pałęta jak smród po krasnoludzkiej chałupie? Wiedźminy to ino na pieniędzy łasę! To i ten pewno powie, że książę niewinny co ci od Stenisa wydębi! No. Niech lepiej znajdzie naszego, co to słożył u dziewicy, a nie kręci się jak gówno w przerębli. Po księciu trzeba będzie porządek zrobić z możnymi. Za bardzo się panoszą. Kto służył u Saski? Wiecek od Borowików. On przy winie robił. Ale panienkę miłuje jak siostrę i matkę razem wzięte. Pokrajać by się za nią dał. A gdzie ten wasz Wicek? W chacie się ukrywa. Panów się boi, wiewiórki go pilnują. Książę Stenis stał obok Saski na naradzie. Miał dostęp do piwnicy z winami? A bo to ja wiem! To czego kłapiesz gębą? Książę bogaty pan. Co dla niego podkupić kuchtę, co by wino zatruł? To, że kogoś stać na złote zęby, nie znaczy, że wyrwie sobie zdrowe. Bywajcie. Winę to trzeba udowodnić. Inaczej to będzie samosąd. Więc tak, skoczymy sobie do tego właśnie chłopa. Mnie wcześniej jakoś ominęła ta kwestia, w sensie, że jak zaczynacie dłużej gadać ze wszystkimi, no to po prostu... Po prostu przychodzi sobie Stenis i dupa, więc już nie zrobicie. Tutaj jesteś. Nie znam cię. Sporo namieszałeś. Czego się boisz? Nie boję się. Oni tak samo wyglądają wszyscy. Nic żem nie zrobił. Ja żem nic nie mówił. Nic nie wiem i nic żem nie widział. Nie chcę ci zrobić krzywdy, naprawdę nie chcę, ale utnę ci rękę, jeśli będę musiał. Nie. Też tego nie chcę. Co widziałeś? Żem słyszał, jak kapłan gadał z księciem. Klecha powiedział, że dziewica to prawdziwa bestyja w ludzkiej skórze. Jaki kapłan? Volkan, ten co go ubili. W takim razie nie sprawdzimy, czy nie wrzesz. Na grób mojej matki prawdę gadam. Co jeszcze słyszałeś? Mów. No, żem ładził komnatę Saski, jak kapłan przyszedł. Książę miał kwaterę obok. Głośno nie gadali, alem słyszał, jak Klecha powiedział, ty tylko odwołaj służbę z kuchni. Nic więcej. Tylko kapłan Olkan mógłby powiedzieć, jak było. Umarli nie są zbyt rozmowni. Ale może co po nim zostało? Jakieś ślady albo co? Może. A na co ja komu mam te teraz zmiany? Robić? Przywyknij. Pani Saskia Henseltowych pogoni i zrobi z Vergen stolicę. Trele morele. Ale prawda. A więc idziemy do kapłana Tytyla Burdona. Tak, teraz ta misja wygląda zupełnie inaczej niż poprzednio. Chociaż zastanawiam się, czy nie będzie miała takiego samego koniec końców finału, ale jest troszkę ciekawiej teraz. W końcu wiem, czy idę dobrze, ale jakoś intuicja mnie prowadzi. O, ten sobie wyszedł. Ty, to było śmieszne. No, autentycznie. Chłop ma wyczucie. Znaczy, krasnolud ma wyczucie. Ty, Cecil. Gdzie on? No. Dybią na swojego księcia pana. Ludzie to szalone istoty. Mam nadzieję, że Skalen opanuje ten bajzel. Czego ci trzeba, Wiedźminie? Wiesz, gdzie mieszkał kapłan Olkan? Najprościej będzie, jak ci pokażę na mapie. To jest mniej więcej tutaj. Dobra, no to... Bywaj. A więc przeszukaj komnatę Olkana. To gdzie ona jest? Tutaj. Czy to na rynku? Ciekawe. To się nalatam. To tak definitywnie teraz przypomina te wszystkie misje z pierwszego Wiedźmina, gdzie musisz latać z miejsca do miejsca, bo ludzie nie potrafią sami ogarnąć własnego burdelu. I tak się dzieje właśnie teraz. Aha, on tutaj był. Ja tu już raz byłem. Dziwna aura. Obejrzyj. Nic ciekawego. Tu nie ma nic.
Tu coś jeszcze mamy na biurku. Notatki Olkana. Zaczekaj na rozwój wypadków. Dobra, przeczytamy sobie to dodatki. A, widzicie, to ten kielich. Czyli jest wszystko jasne. Koleś stał za tym definitywnie. Szkoda, to nie jest po polsku. No ale cóż, niech będzie i tak. Dobra, w takim razie idziemy. Wiemy mniej więcej już, że Olkan stał za tym, ale czy Stani za tym stał, to jest pytanie. W sumie to tylko wyjdzie wtedy, jeśli się dowiemy, jeśli usłyszymy, co sam Stanis ma do powiedzenia. Inaczej to nie będzie takie oczywiste. Po czyjej stronie odpowie się wiedzieć? Dobrze, że się wreszcie ktoś tym zajął. Koniec! Koniec tego bordelu! Ludzie, rozumu trochę. Usiądźcie i porozmawiajcie w spokoju. Dość, żeśmy się nagadali. Dalej, kubotrzy! Wyciągnąć księcia z chałupy! Verden to nie kloaka. Tutaj ma być porządek. Pilnuje go Skalen Burdon. Nie ma takiego prawa, co by pozwalało chłopom grozić potomkowi króla. Przestańcie bredzić o tym, kto się urodził na zamku, a kto w chlewie. Osądzić i skazać potrafi byle głupiec. Łatwiej jest oskarżać, niż dowieść winy. Chłopski posługacz rozpuścił wici, jakoby to książę Stannis targnął się na życie Saski. Dlaczego książę miałby się posunąć do tak podłego czynu? Baczcie, z jak znamienitego rodu pochodzi. Właśnie dlatego. Korony cię w szarzowi zakciewa. Pamiętacie, jak dzielnie stawał u boku Saski w czasie negocjacji z Henseltem? Udawał tylko, że on z nią, liścia morda, żeby orżnąć głupiego chłopa. Ino, że chłopy nie takie durne, jak pany dumają. Sami widzicie, jak chłopstwo nienawidzi księcia. Plują jadem niczym żmije. Uknuli intrygę po to, żeby się go pozbyć. Służący Saski mówił, że... Pytam, gdzie jest ten służący? Skoro ma coś do powiedzenia, dlaczego chowa się jak złodziej? Odpowiedź jest prosta, bo to oszust! Chowa się, co byście go nie zaszlachtowali, kurwie syny. Wewiórki go muszą pilnować. I ostatnie pytanie. W jaki sposób książę mógł otruć Saskię? Wiadomo przecież, że wino z beczek jest kosztowane przez sługi, zanim trafi do dzielnicy. Wino nie musiało być zatrute. Wystarczy, że trucizną posmarowano dno kielicha. Pierwsze słyszę, żeby ktoś kielich zatruwał. Mało słyszałeś. Jeden z przodków cesarza umarł, kosztując jagnięcego ućca. Panicznie bał się trucicieli, zawsze jadał wieczerze razem z kucharzem. Morderca posmarował jedną stronę noża do mięsa trucizną i przekroił je tak, że tylko mały kawałek był zatruty. Wiedźmin dobrze gada. Dawaj ta stenica! Saskia ma swój kielich! U jednego z krasnoludów zamówiono zrobienie kielicha. Według bardzo konkretnego rysunku. A nawet jeśli, to skąd on się wziął w ręku Saski? Dobre pytanie. Przekonałeś mnie. Nie wiemy, czy to książę zatruł wino. Stannis jest szmata, co się układa jak wiatr zawieje. Wszystkie to wiedzą. Miałeś dowieść jego winy, a nie obrażać go, kmiocie. A powiedz ta, któren inny by zrobił? Chłopowi zależałoby na krzywdzie panienki? Nigdy! Bo to bez nią takie pańskie psy muszą się z nami liczyć. Kura nie urżnie grzędy, na której siedzi. A chłop nie głupi, żeby podnosić rękę na wybawiciela. Może i chłop tego nie zrobił. Nie oznacza to jednak, że książę jest winny, głupcze. To ja się pytam, kto ma izbę obok Saski, jak nie Stannis? Skąd się biorą wina? Z jego zawszonych piwnic. Kto ma dostęp do kuchni dziewicy? Jaśnie wielmożny książę, kurwi jego ród. Nie ma w Vergen nikogo, co by chciał zabić Saskię. A nawet jakby chciał, to nie ma nikogo, kto by mógł. Tylko Stannis. Mylisz się, Kalten. Kapłan Olkan chciał się pozbyć Saski. Uważał, że jest potworem w ludzkiej skórze. Olkan łaził u nogi Stannisa jak pies. Co ty sobie myślisz, prostaku? Że jak ktoś siada obok zamężnej damy, to na pewno ją chędoży? Kapłan namawiał księcia Stannisa do wzięcia udziału w spisku. A Stannis to jaka bezrozumna znajda? Co to go byle klecha może przekabacić? Olkan dostał, co mu się należało i Henselt mu łeb rozłupał. Teraz na Stannisa kolej naszła. Nie ma dowodów, że książę się zgodził. Kapłan poprosił go o dostęp do kuchni. Znaczy się, nie otruł dziewicy sam? Ino pozwolił, co by ją otruli. Na razie wszystko wskazuje, że śmierć Saski najbardziej byłaby na rękę Stannisowi. No i się sam Stannis wygada. Jaśnie panie, to niebezpieczne. Nie boję się. Strach to cecha godna pospólstwa, ale nie kogoś, w kogo żyłach płynie królewska krew. Czego się domagacie? Osądzenia mojej osoby?
Czy książę to zwykły złodziej, który skradł na targu tuzin jaj? Stoicie przed majestatem książęcym i na niego się porywacie. Są na tym świecie zbrodnie, które można wybaczyć. I są zbrodnie, których wybaczyć się nie da żadną miarą. Tak jak nie można wybaczyć matce, która zabija własne dziecko, ani mężczyźnie, który podrzyna gardło własnego brata, tak nie wolno darować zbrodni dokonanej na tym, którego naznaczyli sami bogowie. Kto podnosi rękę na pomazańca Bożego, ten nie jest godzien stąpać po świecie. A ten, co truje dziewicę, to kto? Po pierwsze, Saskia żyje, zatem nikt nie może mnie winić za jej śmierć. Po drugie, nie macie żadnych dowodów na to, że to ja próbowałem ją zamordować. A po trzecie, zapewniam wszystkich tu zebranych, że nie wyniosę się ponad prawo. Tyle, że sądzić mnie może tylko ona, dziewica z Edirn. Cwany! A jak Saskia nie wydobrzeje, to kto cię osądzi? Wierzę, że uda się ją uzdrowić. Ale gdyby bogowie chcieli inaczej, zbierzemy konwent mędrców, którzy wydadzą sprawiedliwy wyrok. Słowa godne prawdziwego władcy! Jam jest bowiem ten, który powinien być dla was wzorem, a moje uczynki niechaj będą płomieniem rozświetlającym ciemności. Ale nawija. No to w sumie Geralt musi coś powiedzieć, ale myślę, że to spojrzenie Stannisa coś jednak mówiło. Że wciskam wam trochę kitu i będę wolny. No zobaczymy. Bez względu na to, czy książę jest winny, czy nie, przysługuje mu prawo do uczciwego sądu. Co zrobią chłopi, jeśli wydamy księcia w ich ręce? Wysłuchają go? Nie. Rozerwą na strzępy. A co będzie, jak raz pozwolimy na samosąd? Zobaczą, że prawa można dochodzić siłą. Kto zaręczy, że nie zechcą się mścić za swoje krzywdy? Prawdziwe i zmyślone. Kto uchroni przed gniewem tłumu tych, których jedyną winą będzie szlachetne urodzenie? I do czego to doprowadzi? Chłopi są wściekli. Nie odważyli się na otwarty atak. Ale nie zapomnieli o Stannisie i nie zapomną. Tak będzie, dopóki Saskia nie odzyska przytomności. Samą siłą nie utrzyma się porządku. Chyba, że będzie duża. Nie. Potrzeba autorytetu i królewskiej krwi. W tej chwili jej 5 kwart marnuje się w krasnoludzkim lochu. Jest jeszcze Henselt. Pakowanie się w klątwę upiorów to szaleństwo. Łatwiej byłoby wykraść Stannisa. Każda akcja związana ze Stannisem spowoduje zamieszki. Dosyć mam tego szczekania chłopów i szlachty. Saskia to najlepszy wódz, jakiego znam, ale z tą zbieraniną nie pokona armii Henselta. Dlatego wyruszam po posiłki. Dokąd? Na wschodzie czekają w uśpieniu 4 komanda z Coyatel. Czas ich obudzić. Zdążysz? Muszę. Co teraz? Królewska krew, zdobądź krew Henselta. O, ma tylu jedna. I gdzie jest w Tis Marigold? Porozmawiać z Filipą Eichardt, czyli wpierw musimy zdobyć krew Henselta. Łomatulu. Czyli będziemy musieli się prawdopodobnie wybrać na drugą stronę mgły. Wśród zielonych krzaczków podkulone nóżki chwyta tłuste. Tak, coś innego teraz jest. Nie, to chyba było wcześniej, w innej wersji. Próbowałam namierzyć Triss, ale mgła zakłóca działanie megaskopu. Odebrałam słaby sygnał, jest gdzieś blisko, pewnie po drugiej stronie. W obozie Kadwenczyków? Będziesz musiał przejść przez mgłę. Tam jest pełno upiorów. Pomogę ci. Nieustannie skanuję pole bitwy. Pokieruję cię we właściwą stronę. Znajdę cię, gdy wejdziesz we mgłę. W takim razie do zobaczenia. Wciąż nie mamy królewskiej krwi. Wiem, Henselt. Potrzebujemy jego krwi, nie jego głowy. Ile razy mam powtarzać, że nie jestem królobójcą? W
przejdź na drugą stronę upiornej mgły. Więc ja rozumiem, mi się teraz zdaje, że to będzie tak, że tak jak w poprzedniej wersji, gdzie nad Stenisa mogliśmy utłuc i wziąć od niego krew, to potem i tak trzeba było przejść do obozu Kedwen w poszukiwaniu Triss, ale teraz przy okazji nie tylko znajdziemy Triss, ale wpadniemy do Henselta i po prostu, no nie wiem, czy go poprosimy o tą krew, czy od niego wyciągniemy. W każdym razie wygląda na to, że po prostu zrobimy tą misję przy okazji. Na to wygląda. A więc na pewno, ponieważ wchodzimy w mgłę, to nam się przyda parę pierdół, między innymi jaskółka, która będzie nam dawała trochę życia. Znaczy podkręcała te życie. Na pewno będzie potrzebny miecz na upiory. Znaczy olej na upiory, czyli tak. Jaskółka. Puszczyk. Wigor zwiększa. Wilk. To nie. Gawron. Zwiększa moc znaków. Oj, trochę za dużo jednak. Jeszcze raz, czekaj, tu mamy jaskółkę. I to, weźmiemy jaskółkę, wilka. Nie, kot to nie, czekaj. Jaskółka, wilga, gawron. Tak, to będzie dobre, nie jest takie specjalnie trujące. To jest jedno, drugie, miecz użyjemy. Nie wiem, czy osełka w przypadku upiorów potrzebna, ale w sumie jak będziemy się tu z draugami, draugirami, to może się przyda, więc teraz by wartało jeszcze wejść w equipment. Och, te muchy latające. I proszę was skorzystać. Właśnie pytanie, czy bierzemy miecz bury i chorągwi? Czy miecz, który mamy srebrny, czyli 7.33. Oba są w sumie dobre. Tylko ten nie ma żadnych... A, to jest stalowy, to nie jest na ludzi. A, to nie. To niech zostanie ten nasz. Więc teraz tak, do stalowego będzie nam potrzebne ulepszenie, które się nazywa osełka do miecza. To jedno. Drugie, olej przeciw upiorom. I może jeszcze krew falki, kto wie. Na pewno się przyda tutaj. Dobra, mamy co trzeba. Odpalamy Queena. Znaczy wpierw wchodzimy w tą mgłę pewnie. Pamiętam jak za którymś razem się ta gra w tym momencie zawiesiła. Witamy w piekle. Medalion Philip Eichardt. Ale rzeźnia. Dobra, odpalamy. Czy Queena to nie wiem, czy warto odpalać, ale weźmiemy to. Ale jesteś brzydki. Ale Queena sobie odpalimy, nie zaszkodzi. Okej, dobra. Ale całkiem szybko się je kasuje, wam powiem. Przy takim tym. Dużo łatwiej idzie. No i teraz spoko. Weźmiemy sobie od Draugira. Dajesz. No, powiem to, co bardzo spoko, że z taką łatwością się rozwala te dziadostwa. Dobra, czy idziemy dalej?
Raczej nie zapiszemy gry, nie, ale odpalimy sobie Queena znowu, nie zaszkodzi. No po tym upgrade'cie to drive gear już takie ciężkie nie są do pokonania. Tylko czekałem swoją drogą, jak potem będzie z Draugiem. Myślę, że też dużo łatwiej. Jednak osełka dużo pomaga. Podchodzi czy nie? A nie. Ej, ej, gdzie ty lecisz? Wać pan. No i znowu Draugirek. Tak, tu akurat się je bardzo szybko pokonuje. Niesamowite, wam powiem, że spora różnica. No, dajesz. I lejemy teraz potworki. Gdzie następny? Tam. Dobra, są jeszcze jakieś te? Czy już nie ma żadnych? Tu jakieś są. Uciekamy. No, jesteśmy bliziutko w takim razie. Fajnie, czyli dwa drogi rozwalone, to całkiem łatwo. Czyli tak się osełka przydała, trochę dobrej zbroi. I przy okazji... To też był moment, który mi się na początku bardzo zamotała. Dalej. Jeśli Detmold wyczuje moją obecność... Jak mam wrócić do Vergen? Będę czekać w okolicy. Pośpiesz się. No dobra, tutaj chyba postanowię sobie znowu troszkę inaczej odpalić, znaczy zagrać w to, w sensie, że wtedy to było tak, że... grali mamy iść wzdłuż rzeki, to jest jedno wiadome. Rozkazy, właściwie co to jest te rozkazy? Chyba już drugi raz się mamy. Z rozkazu mojego cesarskiej mości nakazuje się niezwłocznie pojmać czarodziejkę Triss Merigold, przebywającą na terenie górnego Erdin. Czarodziejka ma być dostarczona mierzywcem z dyskrecją, z głowy jej nie spadnie... Aha, Shilard. No, czyli wiadomo, że przynajmniej kto za tym stoi. Czyli musimy się tu wrócić. Czyli tu już generalnie nic nas nie trzyma. Idziemy tędy teraz. Czy mamy jakieś krzaki do obrobienia? Przy okazji sobie mieczyk wyjmiemy, bo to może różnie bywać. No, a w końcu mi się pojawił ten mieczek, znaczy ten pasek od adrenaliny. O tak, to pamiętam to miejsce. Coś słyszę. Kto już zna fabułę, ten wie, co to jest. Jeden z takich fajnych twistów w ogóle w całej tej. Wiedziałem. Cholera, wiedziałem, że to ty. Gdy we mgle zaczęło się kotłować, powiedziałem chłopakom, to Geralt z Rivii albo nie nazywam się Vernon Roche. Haha. To twój kumpel? Znalazłem go przed chwilą. Już nie żył. Ciekawe. To chyba wergeński strój. Prawie przedarł się przez mgłę. Czego tu szukasz? Saskia została otruta. Bez róży pamięci nie uda się stworzyć antidotu. Dlatego tu jestem. Otruli Saskię? Psy żerą się między sobą, gdy za płotem czeka niedźwiedź. Żadne róże tu nie kwitną, Geralt. Mów prawdę. Dałem taką różę, Triss. Wciąż szukasz swojej czarodziejki? Gdyby się tu pojawiła, wiedziałbym o tym. Musi gdzieś tu być. Filippa Eilhart ją namierzyła. Widzę, że poznałeś już całą menażerię. Ich też zostawisz, gdy zrobi się gorąco? Dokonałeś wyboru. Uciekłeś z elfami, a Wes o mało nie zginęła u tego kurwiego syna Loredo. Wes, wszystko z nią w porządku? A co cię to obchodzi? Wszyscy mogliśmy zginąć, kiedy ty zabawiałeś się w wiewiórkę.
Nie jestem jednym z twoich ludzi, Roż. Nie zdradziłem cię. Tego nie powiedziałem. Ale pomyślałeś. Z tobą albo przeciwko tobie, co? Śmierć Foltesta pewnie też już cię nie obchodzi. Zabójca porwał Triss, pamiętasz? Pomóż mi ją znaleźć. Obiecuję, że dotrzymam słowa danego w lochach Lavaletów. Nie wiem, dlaczego to robię. Dobra, jeśli Triss rzeczywiście jest gdzieś w obozie, to może przebywać tylko w jednym miejscu. Na tyłach, blisko brzegu, rozłożyli się Nilfgaardczycy. Nikt nie ma tam wstępu. Możesz się przekraść przez obóz, albo przejść jaskiniami. O bramach zapomnij. Wejście do jaskiń jest w namiocie marketanek. Panienki sobie wymyśliły, że będą tamtędy chodzić na hrabiów i rycerzy, ale zalęgły się tam potwory. Jeśli masz dość zabijania potworów i chodzenia na dziwki, to na wschodzie znajdziesz ścieżkę prowadzącą nad rzekę. Dotrzesz w okolice kantyny, a potem będziesz musiał się przekraść przez cały obóz. Dzięki, Roż. Trzymam cię za słowo, Geralt. Gdzie jesteś, Marigold? Znajdź drogę do obozu Kadwen. Czyli generalnie wtedy korzystam właśnie z tamtej ścieżki. Tam jest sporo takich potworów, takiego jednego paskudztwa. Stwierdzam, że jednak teraz sobie zmienię jednak w opcję i pójdę sobie w drugą stronę. Aha, zgnilica, fajnie. One wybuchają chyba. Tak. Dobra, razu sobie weźmiemy po nich kapkę. Stare kurwy nie chcą zdychać, jak to było w pierwszym Wiedźminie, pamiętacie może, czy nie pamiętacie? Dobra, już więcej truchełek chyba nie widzę. Nie. Co słychać? Tam coś jeszcze leży. Aha, spalimy zwłoki. No, spalimy. Niech sobie... Niech jakoś godnie sobie... O, miejsce nocy. Przyda się. Aczkolwiek na dziwki to raczej miejsce mocy zbędne, ale w sumie. Dobra, teraz przechodzimy przez molą. Tak, ja to miejsce kojarzę. Wtedy się odwrotnie wychodziło z tego obozu. Teraz widzę, że coś tu będzie. Nic tu nie ma. Ej, to możemy coś z tego drewna wziąć, czy nie? Jakoś... Nie, nie da się. Obóz Ciur. No, zabawnie brzmi. To przynajmniej sprzeciw trzeba wyrazić. Pluć trzeba na widok czarnych. A więc podchodzimy do tej pani. Proszę, proszę, Wiedźmin. Dziewczyny, szykujcie się! Czego chcesz, przystojny kawalerze? No, porozmawiać. Chciałem pogadać. Możemy rozmawiać, ale będzie cię to kosztowało jak zachędożenie. No dobrze. Czekaj, gdyby mi zapłacił. Zgadzam się. Pytaj więc, o czym chcesz rozmawiać? Jak się dostać do obozu, oczywiście? Muszę się dostać do obozu. Niezauważony. To będzie kosztowało więcej niż zwykłe chędożenie. ...840. O Chrystusie niebieski, przepiękny. Czemu takie drogie? Jezu, 840. A niech was cholera. Aha, tyle wystarczy. Mamy tu podziemne przejście na plażę wewnątrz obozu. Dzięki. Nie używamy go, bo tam coś żyje. Coś groźnego i złego. Dam sobie radę. Wejście jest w namiocie. I nie dojrze sobie... Geralcik... Co to jest Gunnar? Witam. Książę zba... A niech to... Może to chociaż mają. Miłość, nie wojna! Oreny. O matko, 5 orenów. No nie sądziłem, że to będzie tyle kosztowało mnie. Ja pierdzielę. Tyle hajsu. No ale cóż. Jakoś trzeba. Znaleźć odnogę jaskini prowadzącą do obozu w Skanilfgardu. O Jezu, czyli będzie jakaś siekanina. Dbała mi Queena. Zabawimy się może bić eliksirów, bo jednak chyba ta jedna. Taka jaskółeczka, gawronik i wilga. Dobra, bierzemy to. Tak więc w sumie się trochę przyda. Potem jednak będzie trzeba jeszcze troszkę nazbierać sobie na
wielką bitwę, aby tylko się te elixiry nie skończyły. Czyli tu się przyda na potwory w sumie jakaś osełka. Wychodzimy stąd. Tak, ulepszenia. Osełka do miecza, srebrny. Olew przeciw. Tym nie mamy. No może chociaż przecież w upiorą coś tam będzie zawsze. Pajęczy olej. Nie, osełka tylko. Pajęczy olej, czy krew falki. Trucizna. No dobra, niech będzie pajęczy olej. Trupojadom, insektom. Jad wisielców. Brunatny olej, potęgły efekt krwawienia. Dobra, myślę, że może tyle wystarczy. Nie będziemy musieli iść aż tak bawić to wszystko. Tutaj mamy gwiazdę tańczącą. Tartacz. Czy nie mamy coś ciekawszego? Słońce zrykanie. Niech to będzie w tym miejscu. Tam, akurat tam potrzebne, jak psu na budę te kartacze. Dobra, odpalamy. Mieczyk. I kujna trochę później. W końcu nie trzeba od razu go wykorzystywać. Niech to się trafi wpierw. A takie numery. Więc tędy idziemy. Ależ tu. Nie wiem, czy to jest tak ciemno. Czy żeby tędy? A, jeszcze głębiej. Łomatulu. Czy jakieś w kółko to będzie troszkę tak. Tak. O, ty kurde, to kaczerp jest. Nice. Zaraza. A, mocna menda. Dobra, ciężki jakoś specjalnie nie był. Ale będzie może móżdżek kaczerba jakiś z tego. Mózg, oczy, kaczer, trofeum. Dobra. Dobrze, on jest jakiś taki specjalnie ciężki. To w sumie moglibyśmy zaraz skorzystać. Uch, zapomniałem, że one się tak się chamsko rozpuszczają. Dobra, podchodzimy. No, następny śliczny sobie stoi, czeka na wpierdol. Za stary jestem. Jak sympatycznie sobie... Tak, po rzeczy z Oksu definitywnie bardziej mocniejsze. Widać to ewidentnie. No już grat przyciążony. Przeszukaj ruda żelaza. Wyważony sztylet. O, kedwańska skórzona zbroja. Czym to zwarte? No i aż taka cudowna nie jest, ale waży w cholerę i do niczego nam nie będzie raczej potrzebna. Ale elfie rękawice są niezłe, więc sobie zamienimy je. Tak? Są dobre, nie? Elfie to jest 10, 10, 1, a to jest ile? 5, 8, 8, 5. A Ludwig Geralta trochę zwiększa, więc redukcja obrażeń magii. Jest tylko 5, troszkę słabo. O, dobra. Chyba jesteśmy ku wyjściu, wydaje się. Ale dziwi mnie, że drugiego kaczerba tu jeszcze nie było. Przedostań się do obozu Nilgarczyków. O, jeszcze jakiś jeden przyjmiaczek. Miło by było, gdybyśmy mieli jeszcze jakiś zasranego kaczerba, bo mi się zdawało, że jakiś kaczer tam stoi stoł. Ej, cofniemy się. Łop, sasa.
Kurde, że tak musiałem się w to wpierdzielić. No ale przynajmniej. Troszkę dziadów zmasakrowałem. Oreny, łachmany. Oczy trup pojada. Dobra. Na szczęście jest kółeczka działa. Inaczej byłoby za wesoło. To jest tylko pytanie, czy jakiś drugi kaczerp tu będzie. Bym się dawał, że jakiś powinien być. Żelastwo, które mi się do niczego... Ale zobaczymy, co to jest. Może jakiś fajny mieczek będzie z tego wszystkiego. Tu już nie mamy nic. Idę o zakaz, to będzie jakiś kaczerp drugi. Miecz. Nic ciekawego, nic ciekawego. Nie, tu raczej nie mamy nic ciekawego. Golem! Ty niezły jest. No dobra. Aż taki strasznie mocny nie był. Znaczy był mocny, bo jednak te uderzenia były konkretne. Ale mam przecież pasek mocy, z którego mogłem skorzystać. A nie skorzystałem. Dobra, odpalamy. Zobaczymy, co ten koleś tu ma. Więc tak, komin żywiołów, trofeum z żywiołaka. Oreny. Tutaj to chyba nic. Miecz bastardowy znowu, nic ciekawego raczej. Ten miecz sobie wypróbujemy. Bo też nic nie warty, nie? No i chyba jesteśmy na miejscu. Tak, jesteśmy. Edgar Nordling, gdzie ty się niby wybierasz? Do ambasadora. Z całym tym żelastwem na plecach? Nie szukam kłopotów. Szilard Fitz Esterlen czeka. Czyli czeka. Metnary lawne wart, Hetmer. Geralt? Miałem nadzieję, że się więcej nie spotkamy. Przyłapaliśmy go, kiedy skradał się przez obóz. Ekscelencjo, odebraliśmy mu broń. Ester Garemnit. Pamiętam, jak mówiłeś Foltestowi, że chcesz wrócić do polowania na potwory. Triss Merigold została porwana. Czarodziejka? Doradczyni Foltesta? Słyszałem, że przybyła do Vergen i liczyłem, że uda nam się spotkać. Ale jeśli została porwana... Teraz rozumiem, dlaczego nie mogłeś zwyczajnie usunąć się w cień. Są też inne powody. Doniesiono mi, że sprzymierzyłeś się ze Skojatel. I to z samym Jorvetem. To prawda? Mniej więcej. Słyszałeś o rzezi Ensid w wąwozie Hydry? Królowie Północy wymogli na cesarstwie egzekucję zbrodniarzy wojennych z brygady Richet. Jorvet był na liście skazańców. Kolejne wspomnienia wracają. Siedzi sobie Geralcik przy ognisku. 13 września 1269 wąwóz Hydry. Po pokoju cintryjskim podrżnięto tu gardła 53 oficerom z brygady w Lichet. Ciała elfów rzucono w przepaść. Nie wiem, czego szukali tu jeźdźcy gonu. 23 listopada 1269 Cintra. Wieś Zimna Woda i kolejna ofiara gonu. 11-letni chłopiec. Rodzice nawet nie pytali, czy ma szansę. Mam dość. 24 lutego 1270 Przełęcz w górach Armusz. Mantikora cesarska. Jeden z najniebezpieczniejszych potworów. Kiedyś odczuwałbym ekscytację. Teraz jest tylko przeszkodą na drodze. Jej mięso i gorąca krew pozwoli mi przeżyć w tym lodowym piekle. 30 maja 1270. Jaruga. Gon kieruje się niezmiennie na południe. Odkąd za nim podążam, porwali 23 osoby. Wszystkie między 10 a 20 rokiem życia. Wszystkie poza Yennefer. Zabawne. Skojatel uważają, że cesarz ich zdradził. Tymczasem masakry w wąwozie Hydry dokonano na żądanie władców północy. Dobrze się czujesz?
Znakomicie. Przykro mi, ale nie mogę poświęcić ci więcej czasu. Przede mną długa droga do Lochmuin. Rada i kapituła czekają, a Triss Merigold jak zwykle pojawia się w ostatniej chwili. O czym ty mówisz? Figurka. Musi mieć ją przy sobie. Co to ma znaczyć? Chciałem ci kogoś przedstawić. Oto Van Hemar, mój osobisty czarodziej. Wyczuł, że Triss zbliża się do naszego obozu. Miała jednak przybyć w innym towarzystwie. Niezłe. Zanim zginiesz, Wiedźminie, możesz mi wyjaśnić, w jaki sposób wszedłeś w posiadanie tej figurki? Jeśli ją skrzywdzisz, znajdę cię nawet w Nilfgardzie. Triss pomoże nam odszukać i osądzić zdrajczynię cesarstwa. Nie wiem, czy zabiłeś Tarwika, czy znalazłeś go martwego. To już nieistotne. Wolałbym nie skazywać na śmierć kogoś, kogo ułaskawił sam cesarz, ale... niestety nie mam wyboru. Van Hemar, gdy już z nim skończycie, złóż Cynthii moje gratulacje. Wyprowadzić w pole Filip Eilhart to nie lada sztuka. Żegnaj, Wiedźminie. Ale ładny widok. To dobre miejsce. Gotów jesteś, Geralcie z Rivii? Pędosz się, Nilfgardczyku. Twoje słowa nie znaczą już nic. No to jedziemy z koksem. Pamiętam, że za pierwszym razem walka z tym czarodziejem była naprawdę ciężka. Ale potem znalazłem jeszcze bardzo taki wręcz prostacki sposób na to, go pokonać. I zobaczymy, czy mi to teraz wyjdzie. A, to Franca. Takie coś właśnie, że się lata za nim do usrania i się go tłucze. No mało brakuje. Dobra, leży tu. Dobra, leży. Kolejny. Dobra, leżą wszyscy. A, tamten jeszcze. Aż mi to idzie jak... Dobra, leżą wszyscy. Jak za starych dobrych czasów. Od lat nie zabiłem Nilfgardczyka. Swoją drogą wiedziałem, że wpakujesz się w kłopoty. Wyciąganie mnie z nich weszło ci w krew. Shilard ma Triss. Zabierają ją do Lochmuin. Teraz rozumiem, skąd ta awantura.
Ambasador Nilfgaardu porywa byłą doradczynię Foltesta. To strasznie śmierdzi, Geralt. Wygląda na to, że czarni także chcą być obecni przy odnowieniu kapituły. Tylko Triss doprowadzi nas do królobójcy. Muszę ją uratować. Nie tylko ona, Geralt. Ale wszystkie inne tropy wiodą do tego samego miejsca. Shili udało się namierzyć kryjówkę zabójców. Ukrywali się niedaleko stąd, w wąwozach. Detmold wysłał tam swoich ludzi, ale morderca Foltesta uciekł. Osłaniało go dwóch innych wiedźminów. Jednego udało się wziąć żywcem. Przed śmiercią wyznał, że nasz mięśniak pojechał do Loch Muin. Magowie chcą wskrzesić Radę i Kapitułę, które kiedyś reprezentowały wszystkich czarodziejów i czarodziejki północy. Jako, że Loch Muin leży w Kedwen, Henselt na pewno się pojawi. Będzie też Radowid, władca Redanii. Ale delegacja Nilfgaardu? Triss, Radowid, banda magów, królobójca i Nilfgaard. Za dużo grzybów w tym barszczu. Jest jeszcze coś, Roche. Muszę zobaczyć się z Henseltem. Po co? Potrzebuję odrobiny krwi Henselta. Ktoś dolał trucizny do wina Saski, a jego krew jest jednym ze składników antidotum. I co z tego? Saskia to buntowniczka. Dziewka znikąd, która wyciera sobie gębę rycerskim honorem. Powiedział Vernon Roche, książę błękitnej krwi, dziedzic Temerii. Dobra, dobra, starczy. Chęt dożyć to. Obym nie musiał tego żałować. Henselt powinien być w swoim namiocie. Odwrócę uwagę strażników. Potem będziesz zdany na siebie. Mam u ciebie dług. Co już nawet nie jest zabawne, Geralt. To jak? Gotowy? Do dzieła, Roche. Przedostań się do namiotu Henselta. Powiem, że zanim jednak to zrobimy, jeszcze sobie skoczymy do tych wszystkich. Właśnie po tym magu coś chyba zostało. Ach, żelazny pierścień, to nie za wiele. No ale tam zawsze coś. Coś tu może jeszcze będzie ciekawego. Szlacheta, temerskie oficerki, zobaczymy, może coś tu się przyda. Przeszukaj. List jakiś. A tu już chyba nic nie ma więcej. Schowaj się, Geralt. Ej, wy tam! Chodźcie tu! Czego chcesz, Temerczyku? Czarni biją naszych! Co? Kurwa, ich masz, pożałują! Dobra, czy idziemy teraz tędy? Do obozu Henselta? Znaczy do namiotu Henselta. Muszę ich czymś zająć. No czorta, co się tu stało? Henselt obedrze nas ze skóry! Dobra, poszli sobie dziady. Kim ty przyszedłeś mnie zabić? Przyszedłem po twoją krew. Chcesz mojej krwi? To walcz ze mną i spróbuj jej utoczyć. Spokojnie, wasza wysokość. Potrzebuję tylko odrobinę. Kim ty w ogóle jesteś? Kimś, kto trzyma miecz przy twojej szyi, wasza wysokość. Po cholerę ci moja krew. Saskia, dziewica z Edirn, została otruta. Królewska krew to składnik antidotum. Bzdura i zabobon! Dziewcy zachciewa się królewskiej krwi? Haha, to niech ugryzie w dupsko Stenisa, dziedzica Edirn. Wasza wysokość, albo dasz mi tę krew dobrowolnie, albo sam otworzę ci żyły. Wolę to pierwsze. I ty pewnie też. Jeśli sam utoczę krwi, będę musiał znowu przedzierać się przez cały obóz. Kto wie, może któremuś z żołnierzy się poszczęści. Obyś zczezł, skurwielu. A wtedy ta upiorna mgła będzie wisieć na granicy, póki twoim rycerzom nie odechce się wojaczki. O czym ty mówisz? Wiesz, jak otworzyć drogę mojej armii? Wiem, ale martwemu mi się to nie uda. Dobra, dostaniesz moją krew. Ale przysięgnij, że rozegnasz mgłę. Masz moje słowo, królu.
Pamiętaj o naszej umowie. Moi ludzie wyprowadzą cię z obozu. Nie chcę, żeby któremuś z żołnierzy się poszczęściło. Powiedz mi tylko, jak przeszedłeś przez mgłę? Jestem Wiedźminem. W takim razie potrzebna mi armia chędożonych Wiedźminów. Tak, zdecydowanie. No i zadamy mnie zakończony sukcesem. Królewska krew. No to zakończyliśmy. Czeka co z Triss Merigold? Porozmawiamy z Filipą Echart. Dobra. Czyli Królewska krew okazała się dużo dłuższym rozdziałem niż sądziłem. Ale bardzo sympatycznie, że już mamy to za sobą. No i teraz nie pozostanie nic jak przejść się do kolejnego odcinka. Ale zanim to zrobimy, oczywiście ulubiona rzecz moja to jest już drugi raz. Aha, widzę, że trochę dostałem tego. Przespiło mnie. Mamy teraz jeden talent i poziom 25. To jest bardzo fajne. Już pamiętam, że... Czy żeby aż 10? 10? Jeszcze brakuje. Dobra, więc teraz tak. Tu mamy... Powiem tak, heliotrop jest spoko. On się na pewno przydałby do pewnych rzeczy. Na pewno przy tej wielkiej... Znaczy nie wiem, czy przy wielkiej bitwie. Myślę, że heliotrop by się przydał przy tłuczeniu się z tym, z... podczas wielkiej bitwy, ale to chyba wpierw nas czeka dopiero oblężenie Erdin. Znaczy ten... jak to się nazywa? Żywotność? Szansa na stworzenie mutagenu jako efektu bocznego. Mutagenów to mamy od zasrania. To może sobie damy żywotność plus 20, bo tutaj chyba co nam brakuje? Wir walki, grawanie drzeńcą miecza. Wszystkie odporności plus 10. Tak, weźmiemy sobie to. A heliotropik jeszcze troszkę poczeka. Teraz tak, mutuj. Mutujemy sobie czymś nie byle czym. Tym. Dobra. No i mamy to. I teraz pozostało pędzić w kierunku mgły. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Trochę trwał. Jeden na pewno z dłuższych, chociaż mam nadzieję, że go odpowiednio zmontuję. To nie będzie trwało więcej niż godzinę. Ale cóż, to tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Z tej strony grał dla was Man from the Moon, czyli Człowiek z Księżyca. Jeśli chcecie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A ja wam dziękuję za to, żeście dotrwali ze mną do końca i zapraszam na kolejny odcinek Wiedźmina. Hej!